Ałe, z tej strony jak zwykle ja Big Band. Dzisiaj gra Rune Halso Valhalla. Oznacza to biegać szlak pokoje Valhalli. Bierzemy nowa gra, tam medium. Można przewinąć ten filmos, klikacie Cyrilla. No i jesteście w takim świecie. Grafika trochę przypomina Gothica, ale jest dużo lepsza. Jest ładnie kolorowo, może się podobać, a co najważniejsze, gra jest starsza. Kierujemy takim panem wikingasem Ubermenschem, nazywamy się Ragnar. Właśnie słyszałeś o nim, powiedzieli. Gra jest po auzońsku, co jest, no, niebywałym minusem, ale oczywiście można się przyzwyczaić, pouczyć trochę auzona niektórych słówek, ja niektóre rozumiem, niektóre nie. No ale biegamy. Ten gra to jest typ RPG. Stare czasy studni, gdzie konie chodzą po ulicach i trzeba było ciachać drzewa. Trochę wygląda jak gra w World of Warcraft. No, tam panek miał fajną siekierę, chciałem mieć taką, ale no to może potem będzie. W ogóle nie możemy zobaczyć swojej buźki, co jest trochę minusem. No, ale można gdzieś się przyzwyczaić, ale no. Nie życzę tego nikomu. Nie, naprawdę. No, jest trochę późno, bo jest 2:40. O. To taki chłop. Chłop pańszczyźniany, co się tam robi dla pana swojego. Nie mogę tak głośno mówić, bo wiecie, bo papa się obudzi. Czy coś. Trochę mi mama też pomagała tłumaczyć, bo mama uczyła Ozona w szkole. No ale to tyle, wiecie. Z tego dobrego. W ogóle nasz panek jest bardzo ciężarny, bo widzicie jak on niszczy te stołki. On tylko wskoczy i je psuje. To jest w ogóle niebywała umiejętność, ale czy ja bym tak chciał? Chyba nie. No ale na pewno to jest coś takiego nowego, że rzadko spotykanego. Więc to się ceni. O, a to rozumie. On mówi, że ten coś miotku się popiło. Ten właśnie gra dobra do miotku. Żeby wam nie skłamać, to ja właśnie ten miodek teraz odkarkuję. Mimo tak, miodek do dobrej giercy. O, tu jest taki stary dziad, on se tam pali tym dziurawcem i chyba jałowcem pali se. I odganie demony. No, nawet skuteczne, wam powiem. Testowałem u siebie. Nawet skuteczne. No, czy to... No. Gra jest bardzo fajna. Podoba mi się. Jest taki klimacik, taki fajny, wikingasowy. O, jakieś drzwi się otworzyły. Co? Co on do niego? O, tu widzicie, też można beczułki takie psuć. No, bardzo jest ciężarny. O, Cyrtrill i pijemy miodek. Ale panos, widzieliście to, co on zrobił? Stuk ze szklane. Nie, mi potem będzie musiał pić z butli, jak ja. Czy ja nie stukam, tylko ten pianowicz. Mnie tak mi burbusa dał, bo stuk mi po miodku. O! Dostajemy... siekierę, kij z kulką taką, miecz i tarczę. No, to się lubi, to się mi podoba. Tak może być. Stukę jeszcze te wszystkie te. No, Cyrtrill. Tego filmosa nie mogę przeminąć. Ale ma taki dziwny głos, jakby taki, jakby on się tak, zapie tak cicho, on tak cicho mówi, jakby się czegoś bał. Nie wiem, to jest dziwne. Gle, dziwne są tu głosy, chociaż gra jest bardzo fajna. Coś się macha do nas, coś tym grozi. Gle, co to za pomysł robienia domu, gdzie jest ziemia na spodzie i nic poza tym. Nie wiem. Wyobraź sobie taki dom, gdzie idzie wszystko, a zapominacie o podłodze. No, walka!
Ale patrzcie, jaka jest fajna walka. Ja w tą grę gram pierwszy raz. Trochę trudno się ogarnąć, ale patrzcie, jaka jest fajna walka. No, to się podoba, to jest dużo lepsze niż w Goticu. Potem to takie głupie było. W ogóle sterowanie jest bardzo dobre. I to nie jest takie. O. Podo, ale i tak go trzeba dobić. No. Miotku, jeszcze się napiję trochę. One meta day can cap doctor away. Jeden miodek gdzie nie potrafi trzymać doktora z daleka. Że nie chorujecie, to jest taki metamorfoza, czy jakoś tam. Jak meta. Witamina metamorfoza, coś takiego. Metafora, co. Nie. Nie wszyscy to rozumią i to trzeba być mądry, żeby to zrozumieć. No, to można akurat przeminąć i to jest plus. Fucking warrior. Co? Ło, on. On ten. Jakie on ma umiejętności nureckie. Naprawdę jest pełne podziwu. To jest w ogóle jabłuszko. W ogóle jest takim wyjadaczem owoców. W ogóle pomysł, żeby sobie zasadzić drzewko owocowe. Probił ktoś? Ja chyba zasadzę wisienki. Bo szlabat na czereśni mogę. O! Ja pier. O, to mi się nie podoba. Kto rzuca normalnie tak mieczorem, patrz co. Ale fajnie się odbija ten miecz. A, i co zasady? Wisienki, brzoskwinki, jabłuszka i gruszki. I ja to zasadzę. No, ale to jest taki. On jak przebija, to wtedy się ma większą moc, chyba. Zabijemy jeszcze tego skarabeusza. Fajna jest wojaszka, mi się to podoba, bo on walczy. To nie jest taka wojaszka, że tak się tylko coś macha, tylko jest takie uczucie, że naprawdę się wojuje. Naprawdę, jak szukacie fajnej gry dla wojaszki, to polecam. I w ogóle będzie najcenniejszym CD Action. Będzie gra Viking Battle for Asgard. Super gra dla fanów Wikinga z panów węża. Co to? Echinops. Ja pierę Echinopsy. Nigdy ich nie lubiłem. No. Kerwa. Kirmac. No. Pokonane. Jeszcze raz mówię, sorry, że tak ci ogadam, ale naprawdę. Jest. Druga, teraz 45. Jest tak późno. Że normalnie wszyscy śpią. Ja w ogóle sobie jabłuszkę jeszcze. Gra jest fajna, gra jest stara, ale jest dużo lepsza od Gotica. Gotica jest taki szlam. Szlam, muł i wodorośnica. A to jest dobre. To jest dobre i to mi się podoba. Pójdziemy popływać. No, to. Ej, to. Pamiętaj, żeby zawsze pływać z jakimś ratownikiem. Tak jak wam mówiłem na przykład w tej prezentacji, nie pamiętam już jakiej gry. Jaka to była gra, że z. Torjecht? Nie wiem. Jak to mówią od nas koledzy ze wschodu, ja nie znaju. To jest gra bardzo mitologiczna w ogóle, jak widzicie. Jak Wikigas mieli swoją mitologię, oni to bardzo ciekawe. Wam polecam poczytać książki różne i bardzo interesująca jest ta mitologia. I to jest gra, która dzieje się w czasach równoległych do czasu Wielkich Legii. No, dałam to do myślenia, na pewno. Myślę sobie, żeby jeszcze w tło tu wstawić jakąś fajną muzykę, na przykład Helwegen od Wardruny. Co jest? Gdzieś przeszłem chyba. Ano? I super. Dobra, ale płyniemy dalej teraz. Gdzieś mamy wypłynąć chyba. Nie do końca rozumiem gdzie, ale chyba tu. Tu. W ogóle jest dobry, ma nureckie umiejętności, bo patrzcie, jak on długo może pływać. O, jaki zamek zatopiony. Jak to możliwe, że ktoś zbudował zamek w jaskini? Ja pie, przecież to jest takie bez sensu. Przecież jak można tak zbudować? Przecież tam w ogóle nie ma wegetacji dla roślin. Ja pier. W nocy strasząca gra. Polecam, ale dobra, muszę już kończyć, bo już chyba ma pa, 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 pa.
chyba wstał. Uważać na siebie, ałe, polecam tę grę. 100+.